Produkty, które tutaj zobaczycie, są to produkty przygotowane na dzień dzisiejszy i dzień jutrzejszy. W sumie z tych produktów będę przygotowywał 8 posiłków, 4 na dzień dzisiejszy i 4 na dzień jutrzejszy. Pozostałe 2 posiłki, ponieważ jadam ich łącznie dziennie 6, składają się z odżywek białkowych, izolatu białka serwatkowego oraz z węglowodanów, które wypijam w trakcie treningu i po treningu, oczywiście w postaci proszku. I tak, widzicie tutaj oczywiście pierwsza rzecz, którą bardzo lubię i codziennie umieszczam w swojej diecie, to jest łosoś, który będzie przygotowany na grillownicy. Dalej 300 gramów piersi z kurczaka, też przygotowanej do grillowania. Dalej 500 gramów wołowiny. Tu jeżeli chodzi o łososia, to jest około 400 gramów. Dalej z produktów białkowych to jest dorsz, już tutaj przygotowany z przyprawami na parze, także gotowy do użytku. Tego dorsza było przed przygotowaniem 700 gramów, czyli łącznie mięsa jest około 1900 gramów. No i to oczywiście dzielę na posiłki, dokładnie na 6 posiłków, czyli wypada mniej więcej około 900 gramów mięsa na dzień. No i dalsze produkty to jest olej lniany, olej z pestek dyni, który oczywiście używam do każdego posiłku, oraz olej rybi, czyli tran, wersja taka bezsmakowa. Dalej ze zdrowych źródeł tłuszczu masło orzechowe firmy Jori z 4 orzechów, grubo mielone, takie najbardziej lubię. No i oczywiście codziennie wypijam jeden kefir. To ze względu na dobre funkcjonowanie układu trawiennego. Jest to bardzo ważne przy jedzeniu tak dużej ilości mięsa. Mój ulubiony ketchup, który używam do niektórych posiłków, a zwłaszcza do łososia, jest to ketchup taki właściwie dla dzieci produkowany. No, nie ma żadnych sztucznych substancji, żadnych dodatków. Jest niskokaloryczny i bardzo smaczny. Dalej mamy tutaj dżem bezkaloryczny firmy Walder Farms, którego używam do przygotowywania ostatniego posiłku. Ostatni posiłek jest to ser biały, twarogowy, lekki, właśnie przygotowywany z tym bezkalorycznym dżemem. Dalej mamy tutaj śliwki suszone 200 gramów, mniej więcej po 100 gramów dziennie. Dojadam je do posiłków, często do śniadania, do posiłku potreningowego. Dalej są 3 puszki pomidorów, z których przygotowuję sos, który dodaję do posiłków z mięsem. Do posiłków też dodaję ananasa pokrojonego w kostki. Z produktów roślinnych używam też fasoli zielonej oraz żółtej. Dalej mamy tutaj przygotowanych 6 pojemników z kaszą gryczaną oraz z ryżem parabolicznym. Czasami używam ryżu parabolicznego, a czasami ryżu basmati. Zmieniam to. Dalej mamy pomidory oczywiście, pomarańcz, grejpfrut. Z takich rzeczy, które dojadam między posiłkami. No jak widzicie, moja dieta jest chyba dość urozmaicona. Używam produktów, które dobrze toleruję, dobrze trawię i smakują mi. Także nie używam żadnych takich rzeczy jak płatki owsiane. Rzadko kiedy jadam jajka. No i to właściwie tyle, jeżeli chodzi o produkty, z których korzystam właściwie codziennie.